lub pan. Drodzy Państwo, jako gospodarz miejsca pozwólcie, że rozpocznę to dzisiejsze miłe spotkanie. Nietypowe, niesamowite, nietuzinkowy gość. Mieszkaniec z naszego miasteczka, tu się urodził. I dzisiejsze spotkanie z panem Andrzejem Słowickim, synem Borysa Słowickiego, dyrektora cementowni, w trudnych czasach końca wojny, początku okresu powojennego, będzie dzisiaj naszym dużym przeżyciem. Pan Andrzej Słowicki jest swoją przeuroczą żoną Olgą. Witamy panią. Pani Żaneta Kiermacz, modra znana nam tutaj nasza dziewczyna od prawie kustosz pamięci historycznej, jak się przekonamy, wraz z mężem. Są autorami tutaj tej dzisiejszej książki, która będzie, witamy, która będzie prezentowana. Jest też drugie wydanie. Wcześniej powstała ta książka w oparciu o taki piękny projekt szkolny. Pani Żaneta bardzo się zaangażowała, oczy nam pootwierała różnych historii, nieznane osoby, ciekawe, które tutaj mieszkały, bądź które zostały z historycznych czasów odnalezione. Będzie to uczta, tak nie mam, bo ktoś, kto przeczytał albo poznał treść tej książki, to będzie doznawał niejako oczopląs od historii miasta, historii cementowni poprzez wielki świat. Warszawa, Klub Kwant, dla tych, którzy kiedyś pamiętali czasy studenckie bądź swoich najbliższych, no to jest wielkie wydarzenie. W owym czasie, jak tam dowiemy się z kartek książki, z tym czasem niespokojnym, też trudnym, bo byliśmy po drugiej stronie kurtyny, to co tam w Klubie Kwant się działo, no to pan Andrzej opowie rzeczy niesłychane, jacy reżyserzy, jacy aktorzy, jakie wydarzenia, no rzecz niesamowita. Ale to co ciekawe, to pan Andrzej, jak gdyby wracając na te swoje śmieci, mówi, że nie poznaje. No tak nieskromnie powiedzmy, że ten rejowiec się zmienia przez te lata i te od ostatniego pobytu pana i przez te ostatnie 30 lat, kiedy ten trochę inny powiew nastąpił w naszym kraju, gdzie wykorzystujemy tą nam daną szansę, bo nic się dwa razy nie zdarza. Odbyliśmy bardzo ciekawe spotkanie przed południem w cementowni z panem Andrzejem i jego żoną Olgą. Tutaj wspólnie z przewodniczącym żeśmy przekazywali te jeszcze resztki dokumentów albo bardzo ciekawe dokumenty historyczne z czasów cementowni. Pan Andrzej tutaj sobie robił dodatkowe odkrycia, że tak powiem, w tekście, które myślę znajdą się w trzeciej edycji tej książki. I tutaj postaraliśmy się również, żeby pan Andrzej miał pewne wspomnienie z naszego miasteczka w formie tego, co się teraz tutaj dzieje, ginące zawody, beczka, tudzież niedalekie wyroby z Pawłowa. No, wydaje się, że zarówno wyjedzie stąd ukontentowany ze spotkania, jak i również z tych pamiątek, które będą przypominały to miasteczko. Tym bardziej, że jak powiada pan, był 20 lat temu i nie poznawał teraz tego swojego miejsca na przy ulicy Fabrycznej, to tam z Państwa był, wie, te bloki dawne, fabryczne, po rewitalizacji zupełnie inaczej wyglądają. A więc cieszmy się tym spotkaniem, bo jest niesamowite i czas jest też historyczny, no bo oto jesteśmy w okresie, kiedy cementownia dąży do stulecia, jubileuszu stulecia. Ja myślę, że dotrwa do tego jubileuszu, chociaż jest wygaszana, no to jest smutna rzeczywistość, ale takie są dzisiaj meandry życia gospodarczego, ekonomicznego, ale myślę póki co jeszcze trwa i będziemy się starali wspólnie tutaj z wieloma osobami pozytywnie zakręconymi, ze stowarzyszeniami, tak jak dzisiejszym gospodarzem tutaj, dzisiejszego spotkania z Stowarzyszeniem Szansa i samorząd nasz będzie też dokładnie się w to angażował, żebyśmy tą historię zapisali na obrazach w mieście, przestrzeni miasta, jak i również w różnych wydawnictwach. Drodzy Państwo, to jeszcze tylko kilka zdań i kończę, ale żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Pan Andrzej tutaj zaproponował, no, ciekawą propozycję złożył, aby również uświetnić, upamiętnić
w jakiś trwały sposób tych ludzi z historii cementowni, którzy tu pracowali, zarządzali, byli dobrymi nie tylko duchami, ale dobrymi zarządzającymi. Między innymi mówimy tu o panu dyrektorze Borysie Słowickim, jak i również późniejszy dyrektor. My w samorządzie mamy taki plan, mówię wszystkimi ludźmi dobrej woli, żeby na tą okoliczność jubileuszu, dzisiaj 60-lecia miasteczka, to jest może dość mały jubileusz, zbliżamy się do kolejnego jubileuszu powstania naszej szkoły, później cementownia, żeby powstały murale. Murale, które raz, że przestrzeń wzbogacą, jadąc do cementowni, jest tam na rozwidleniu do ulicy Fabrycznej i do cementowni jest taka duża ściana, która będzie zrewitalizowana. Planujemy tam wielki mural w historii cementowni zrobić, tudzież jeszcze inne instalacje, może na drodze do cementowni artystyczne, tu liczymy na pomoc Stowarzyszenia Producentów Cementu i naszej cementowni, czy właściciela Grupy Ożarów, żeby w przestrzeni miasta pozostało wiele pamiątek. A już są początki dobre zrobione przy tym naszym ciągu pieszo-rowerowym od stacji przy ulicy Cementowej. A więc mamy pewne plany, jak i również to, żeby upamiętnić pobyt tutaj, pracę takich ludzi jak pan Borys Słowicki. Mamy pewne plany, myślę, że wypracujemy taki oto sposób, żebyśmy godnie uczcili wszystkich ludzi przemysłu tutaj cementowego, bo był tu początek przemysłu w Polsce, więc zechcemy to godnie uczcić. Także panie Andrzeju, na pewno będziemy w kontakcie, na pewno będziemy konsultować się, żebyśmy to pana pomysły różne, zresztą jutro będzie tutaj pan Skolek, jest dzisiaj, będzie mówił też o historii tutaj i tego miejsca. Pewnie będą też ciekawe propozycje, bo gdzieś tam byliśmy w kontakcie i każdego z państwa również, jeżeli będziecie chcieli, macie pomysły, żebyśmy tutaj w przestrzeni miasteczka zachowali tych wiele obrazów z przeszłości. A dzisiaj już zostawiam państwa z autorami tej książki, panią Żanetą, panem Andrzejem. No i wsłuchujmy się, korzystajmy z tego czasu nam danego, a my postaramy się być tutaj w miasteczku. Przewodniczący Rady Miasta Robert Szwed, pracownik cementowni 40-letnim stażem, mówię dlatego, że nazbierał sporo tych ciekawostek historycznych i jest takim kustoszem tej pamięci i myślę, że ileś tam jeszcze zachowamy, żeby później to przekazać potomnym. Także życzę udanego, przyjemnego spotkania, a organizatorom dziękuję za to, co się dzisiaj wydarzyło. Jeszcze na koniec tylko. Chciałem panu wręczyć jeszcze dwie książki, tego pan nie ma. Włodcy Krzyża i Zwycięstwo Krzyża. To jest historia powstawania parafii w Rejowcu, ale dużo też przekazów historycznych w tych książkach jest naszego tutaj budowniczego księdza Henryka Kapisy. Naprawdę kompendium wielkie i historyczny rys bardzo, bardzo znaczący. Także będzie pan miał do tego swojego kompletu. Dziękuję. To wspaniałe prezenty dzisiejsze chyba. Będziemy musieli minibusem wynająć, żeby to zawieźć do Frankfurtu. Najważniejsza rzecz, że pan pamięta, że beczka nie może być pusta. Tak. A propos księdza Kapicy. Wszystkich państwa ksiądz Henryk Kapica bardzo serdecznie pozdrawia. Miał być na dzisiejszym spotkaniu, zaplanował to. Niestety inne obowiązki wyprowadziły go na parę dni z Krasnego Stawu, dlatego go tu nie ma, ale wszystkich pozdrawia i życzę, żeby to było z korzyścią dla społeczności lokalnej to spotkanie. Na tej kamerze pozwoliłam sobie ten przekaz od księdza Kapicy przedstawić. Natomiast no ja witam państwa w imieniu członków Stowarzyszenia Szansa. Dziękuję za tak liczne przybycie, za taki pozytywny odzew na nasze zaproszenie. A skoro tu jesteśmy, to znaczy, że wszystkim nam bliskie są sprawy Rejowca, ludzie, wydarzenia, fakty. A wszystko to w kontekście 60-lecia praw miejskich. Mało to, jak powiedział pan burmistrz, ale jest się z czego cieszyć, bo to aż 60 lat. Kontynuując, nawiązuję do autorów książki. Mamy historię królów, ale intencją dzisiejszego spotkania jest poznać historię ludzi, zwykłych ludzi. Ta myśl Woltera jest mottem książki.
Nieznane historie, zapomnieni bohaterowie, której poprawione, wznowione staraniem stowarzyszenia, drugie wydanie, sfinansowane z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Aktywna Lubelszczyzna, dedykowane jest miastu i jego mieszkańcom. Już dzisiaj wiem w tej chwili, że książka poszła jak świeże bułeczki. W związku z tym będziemy robić wszystko, żeby był dodruk i żeby wszyscy z Państwa, którzy, że tak brzydko powiem, nie załapali się dzisiaj, żeby mogli dostać. Gwarantuję to ja, oprócz tego jest jeszcze Ania. Tak. Więc wszystkim, którym zabrakło, na pewno postaramy się jak najszybciej, jak tylko dodruk będzie możliwy, doręczyć. Teraz to chyba powinnam się gdzieś przestawić. Tak, bo jest nam bardzo miło gościć autorów. Panią Żanetę Kiermacz-Modras. Autorem jest również jej mąż Wojtek. Ale Wojtek oczywiście nie może z nami być, jest za granicą, chociaż dzisiaj, jak powiedziała Żaneta, bardzo żałuje, że nie może być. I pan Andrzej Słowicki, współautor, syn, to już padło, dyrektora cementowni, pana Borysa Słowickiego. Przyjechali państwo Słowiccy do nas, z Frankfurtu nad Menem, tak. No, wiecie, ze wzruszenia mi się język łamie. No. Stres tak się rozwiązuje. Proszę Państwa, o historii miasta i mieszkańców z cementownią w tle będą mówić także byli i obecni mieszkańcy miasta i pracownicy cementowni. Widzę tu bardzo dużo osób, które ja jako taka początkująca tam w tej administracji już poznałam, z którymi mieliśmy kontakt. Liczę na Państwa aktywne uczestnictwo, zachęcam do zwierzeń, do wspomnień, do przekazywania również dokumentów różnych, jeżeli Państwo wyrazicie taką plemę, skanujemy, cerujemy po to, żeby to zostało, żeby pamięć i dziedzictwo cementowni, ludzi z tamtych lat nie zostało zapomniane. Pani Żaneto, mam takie, bo mnie nurtuje, mam takie pytanie, jak to się stało, że Pani w cudzysłowie, wkręciła się w odkrywanie historii Rejowca. Jak doszło do współpracy z panem Słowickim? Tu nie mieszka. Nie. I wspólnej książki. Może dwa zdania, bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Jest mi bardzo miło, że Państwo aż w tak licznym gronie, nie spodziewałam się, przyszli. Także dziękuję serdecznie. Witam wszystkich z całego serca. No cóż, powiem tak. Urodziłam się w Rejowcu na ulicy Hirschfelda. Na ulicy Hirschfelda mieszkam. No i myślę, że już i umrę na tej ulicy Hirschfelda. Dlatego też no siłą rzeczy historia Rejowca mnie interesuje. A tak naprawdę to nie ja znalazłam pana Andrzeja, tylko pan Andrzej mnie odszukał. Po prostu pan Andrzej ciągle jest związany z Rejowcem, wprawdzie może nie osobiście, bo nie przybywa tutaj, ale mentalnie. No i przyznał się, że niejednokrotnie zwiedzał chociażby różne strony, tak kolokwialnie mówiąc, internetowe. No i znalazł na stronach szkoły taką akcję Uczniowie adoptują zabytki. I się ze mną skontaktował. No działała u nas jeszcze w szkole taka kawiarenka regionalna. Tam był błąd, też zauważył pan Andrzej, bez przyznaje, bardzo dokładny. Każdy przecinek, każda kropka musi być poprawiona. Znalazł błąd w nazwisku i tak odnalazł mnie po prostu. Internetowo można powiedzieć, tak się zaczęła nasza współpraca. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Andrzeju, a co dla pana oznacza, czy jaką warstwę emocjonalną ma współpraca z małżeństwem Modrasów? Współautorów książki, notabene. Nie, może najpierw ja trzy słowa powiem. Witam Państwa serdecznie. Jestem bardzo rad,
że spotykamy się tak nieformalnie, że tak wspaniali ludzie z nami są, jak burmistrz Rejowca, jak przewodniczący Rady Miasta. Mieliśmy wspaniałe spotkanie na luzie, które na pewno wiele dobrego da dla Rejowca. Witam serdecznie moich kolegów z klasy. To jest 71 lat temu zaczynaliśmy pierwszą klasę w Steinem. I ostatni raz, jeśli się widzieliśmy, to w 57-58 roku. Ja później wielokrotnie przyjeżdżałem do Rejowca, ale no byłem na grobie etaty, byłem w naszym mieszkaniu, ale z naszymi kolegami w zasadzie się nie widziałem. Także to bardzo ważny, emocjonalny moment i jak pan burmistrz powiedział, myślę też historycznie, że w tak znakomitym gronie się spotykamy. Jak wyglądała współpraca? No, co oznaczała przede wszystkim? No mnie zdenerwowało, że tam w jakimś informatorze nazwisko człowieka, który 22 lata mieszkał w Rejowcu, 14 lat był dyrektorem, oddał swoje życie dla Rejowca, dla cementowni Rejowie, co o czym jeszcze w książce i później powiem, że nie Borys Słowicki, tylko Borys Słotwiński. I to pan Kalinowski na swoich stronach umieścił i właśnie w tym informatorze. I w leksykonie powiatu, miejscowości tak, tak. No powiatu. No i właśnie odszukałem panią Żanetę, która bardzo skromnie chciała tam jakieś no, takie maleńkie pieniądze na, z Ministerstwa Edukacji na stulecie niepodległości wykorzystać dla broszurki i wystawy w dworku. No i przekazałem wiele materiałów, 70 zdjęć, których nikomu nie udostępniałem. No, pani Żaneta wzbudziła moje zaufanie. Ja się zajmuję 25 lat historią, genealogią, poszukiwaniem przodków, innymi rzeczami. I znam ludzi z tej branży, którzy jak tam coś znajdą, jakąś datę urodzenia czy śmierci, to dopóki jej nie opublikują, nikomu nie dają, a jeśli coś opublikuje w internecie, to już wszędzie jest. Czyli zamiast tej broszurki pani Żaneta zrobiła książkę prawie 100-stronicową. Przy pana pomocy. Tak, no i ja później różne korekty, uzupełnienia zrobiłem. W nowym wydaniu jest parę takich esencjonalnych, ciekawych rzeczy z historii rodziny. I tak to się zaczęło. Oczywiście było to robione wszystko na zasadzie entuzjazmu. Nie było korektora, tam jakaś maleńka drukarenka. No, pracowałem jak w czasach legendarnego Kwantu, gdzie nie miałem jednego dolara. Telefony na podsłuchu, oczywiście żadne e-maile i tak dalej, ale wszystko się robiło też właśnie na zasadzie entuzjazmu, bez pieniędzy, a działy się rzeczy niesamowite. Państwo może nie wiedzą, ale tu pan burmistrz już chce w szkole taki klub, żebyśmy zrobili, znaczy miasto, ja z chęcią pomogę. Także zapraszam po spotkaniu na tutaj maleńką wystawę, 4 plansze, gdzie zobaczą państwo światowej sławy filmowców, aktorki, aktorów, którzy właśnie gościli u mnie w Warszawie w Kancie. Dziękuję bardzo.